Piosenka Szumi Jawor, którą Państwo przed chwilą słyszeli, wprowadza nas idealnie w klimat kolejnej rozmowy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Głosu Brandysa na głos.live. Dzisiaj przenieśliśmy się kawałek na drugą stronę granicy. Kręcimy ten odcinek w Wiśle. Jesteśmy w domu pana Andrzeja Niedoby. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Cieszę się. Dziękujemy, że pan nas przyjął w swoje progi. Miło mi państwa gościć. Pan Andrzej Niedoba jest autorem słów piosenki, która właściwie stanowi już dzisiaj hymn poniekąd, hymn górali beskidzkich, no i taki hymn zaolziański. Ona zawsze brzmi na spotkaniach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Beskid Śląski. I zawsze rozpoczynają swoje spotkanie od tego hymnu, od Szumi Jawor. No, myślę sobie, że każdy po pierwsze zna słowa tej piosenki i melodię, ale ona też często ludzi łączy, właśnie ludzi na Zaolziu. Nie miał pan świadomości tego? Nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, kiedy napisałem ten tekst. Czy byłem jeszcze na studiach, czy już po. Mój ojciec w 50 roku założył zespół regionalny Wisła i pisał dla nich takie teksty dramaturgiczne, takie wodewile, prawda, bardzo komponował, świetnie grał na skrzypcach. No i ja od czasu do czasu podrzucałem mu tam jakieś teksty. Nie przepuszczaliśmy z ojcem, że akurat Szumi Jawor zrobi taką furorę, bo ja napisałem kilka tekstów. Myślałem, że tam Beskidzie, pięknie się ty podziewasz, takie tam inne jeszcze motywy były w innych tekstach. A tymczasem tam Szumi Jawor jakoś tak zapadło ludziom do serca. Jestem zdziwiony i wzruszony. No i myślę, że i ojciec na tym ponoć lepszym świecie też się cieszy, gdy to go słucha, bo to jego przecież utwór, jego dzieło. Wracają do pana te melodie często, melodie, które na przykład na skrzypcach grał pański ojciec? Tak. No ja uważam, że skrzypce są strasznie trudnym instrumentem. Ojciec nawet udzielał lekcji dzieciom na skrzypcach, a ja nie wziąłem do ręki. Trochę na fortepianie tam popracowałem, ale na skrzypcach nie. To jest szaleńczy instrument zupełnie, najbardziej chyba szlachetny, najwspanialszy wydaje mi się. Ojciec i grał, i komponował. Miał niezwykłe zdolności artystyczne. No, niestety należał do pokolenia, któremu wojna zabrała najlepsze lata. Wtedy, kiedy, prawda, decyduje się los mężczyzny, jego dorobek, prawda, twórczość, no to miał tę wątpliwą przyjemność spędzać te lata w Dachau, Guzen i Mauthausen. No, przeżył, ale w ciężkim stanie już był po wojnie. Nie, żeby chorował, czy żeby się skarżył, ale wracał do tych strasznych dni. Pamiętam, byłem jeszcze małym chłopcem, jak zrywał się w nocy i krzyczał: nie bijcie mnie, nie bijcie. To są rzeczy niebywałe zupełnie, przez jakie piekło to pokolenie przeszło. No i później po prostu jakby chciał odzyskać ten stracony czas przez stworzenie zespołu regionalnego, przez choreografię, kompozycję. Bardzo był w tym zaangażowany. Właściwie zespół regionalny był ważniejszy niż nasz dom, zupełnie mówiąc poważnie. Środa to był święty dzień, bo w środę po południu była próba zespołu, więc chociażby się co działo, to tata siadał na rower i tutaj stąd z Głębców jechał na próbę do Wisły. Także tak to wyglądało. Zresztą pański ojciec, w ogóle historia pańskiego ojca, a szerzej rodziny Niedobów, pięknie się nam łączy z Zaolziem, bo wszystko zaczęło się w Napsiu. A dodajmy, że pański ojciec był bratem Władysława Niedoby, czyli znanego na Zaolziu, nie tylko na Zaolziu zresztą, Jury z Podgronia. Tak, byli zresztą podobni do siebie, jak bliźniacy. No i łączyła ich ta pasja właśnie artystyczna. Tata z zespołem Wisła w Wiśle, stryj z Gorolem. Wymieniali się, występowali na różnych imprezach. Różnie to bywało, bo był taki epizod, pamiętam. Zespół taty nie dostał przepustek, bo to musiały być przepustki. Niech się nikomu nie zdaje, że to tak
Tak było łatwo się, prawda, przedostać. No myśmy sobie tutaj z kamerzystą po prostu przyjechali do Wisły. No po prostu wsiedliście w samochód i przyjechaliście, to bez paszportów i przepustek. No i ktoś namówił ojca, mówi, a wiesz, nie przejmuj się, Świętogorolski jest w Jabłonkowie, to lata 50. mniej więcej, to przelecimy przez Stożek. No i poszła cała grupa i odbyli koncert w Jabłonkowie, wszystko się świetnie udało, wracali. No i tutaj poniżej mojego domu była placówka Wojsk Ochrony Pogranicza. Tam zostali zatrzymani, aresztowani, zaraz trafili duża grupa tych ludzi, członków zespołu taty. Tata wcześniej wszedł do domu tutaj, a reszta po prostu poszła do domu, nadal w dół. Ojciec interweniował, jeździł, chciał sam, żeby jego aresztować, żeby wypuścić tych młodych ludzi. No takie smutne i tragiczne wspomnienia też mi się gdzieś tam w głowie ułożyły. Ale ten Stożek w ogóle i pański wuj Władysław Niedoba, pański ojciec, to są takie i miejsce, i osoby łączące oba brzegi Olzy. Tak, rzeczywiście tak to dzisiaj z perspektywy chyba wygląda, że to było dwóch braci, którzy łączyli ten Śląsk Cieszyński, rozdzielony granicą. Ja pamiętam jeszcze taki epizod w 1945 roku. Ojciec został tutaj kierownikiem szkoły w Wiśle Głębcach. I pieszo chodził raz w tygodniu do Cieszyna po kredę, atrament, jakieś tam pomoce z plecakiem. To jest 30 km w jedną stronę. I pamiętam, że pewnego razu przywiózł kilka egzemplarzy mapy geograficznej Polski za Oldziem w Polsce. Jeszcze do grudnia 1945 roku wahały się losy, prawda, za Oldzia. To jest cała historia do opowiedzenia. To były interwencje na szczeblu Warszawa, Moskwa i tak dalej. No i taką decyzją ostateczną po prostu założyła się ta część południowa Śląska Cieszyńskiego, znalazła się w obrębie Czechosłowacji. No i my jesteśmy przykładem takiej rodziny rozciętej, prawda? Tam babcia, wujkowie, cała moja rodzina, a my tylko, ojciec, mama i moja siostra, my tylko tutaj w Polsce. I każda wyprawa to było czekanie na przepustkę w kolejkach. Jakieś takie tam, później to upokarzające przejścia, gdy celnicy cię obmacywali, czy nie przenosisz czegoś tam więcej niż jedną butelkę piwa, czy jakieś takie głupoty zupełne. Dzisiaj młodzi ludzie w ogóle nie są w stanie w to uwierzyć. A ja pamiętam do dzisiaj, jak to wyglądało i dlatego jak dzisiaj przejeżdżam samochodem przez Cieszyn, to czekam po prostu intuicyjnie. Kiedy mnie złapią? Ten szlaban chlapnie na mnie, prawda, kiedy wyskoczą celnicy, a tu nikogo nie ma i jadę. Także bardzo, bardzo to się teraz fajnie zrobiło. Tak samo jak wychodziliśmy z ojcem na Stożek. To jest 3 km od miejsca, w którym teraz rozmawiamy, Doliny Łabajowa. I tam ze szczytu Stożka ojciec mówi, popatrzcie, tam jest Kozubowa. Idź teraz wzrokiem na dół. Później będzie takie pole zielone, tam zboże, to jest babci pole. A te szuwary takie tu, to płynie Olza. I nad tą Olzą tam jest domek babci i tam jest nasze gniazdo. No i tak to pamiętam, że tak musieliśmy sobie to z daleka oglądać, bo nie można było się tak po prostu dostać jak dzisiaj, wygodnie. Panie Andrzeju, zresztą o tym gnieździe wspomina pan i pisze w swojej książce Rzeka Niepokorna, saga cieszyńska. Ta książka zdążyła już trafić do świadomości czytelników po obu stronach Olzy. Już funkcjonuje na rynku czytelniczym jakiś czas, nie wiem czy dwa lata chyba, w 2018 się ukazała. Tak. Wszystko właśnie zaczyna się w tym gnieździe pod numerem 15 w Nawsiu. I oczywiście całą tą historię rodzinną rozpoczyna również historia dziejąca się wokół, ta wielka historia odwiedziny Franca Józefa w Cieszynie. Tak, to sobie zaplanowałem, bo nie wiedziałem, w którym momencie tą sagę rozpocząć. No to jest moment, w którym przychodzi na świat mój tata. Wszyscy są w Cieszynie, bo Franc Józef przyjechał wizytować swoją posiadłość, znaczy nie posiadłość, swoje terytorium. Więc wszyscy tam szli. Ja mam opisy takie dokładne, między innymi nawet Zofia Kosak-Szczucka o tym wspomina gdzieś. To było niezwykłe wydarzenie, zupełnie trwało kilka dni, występy, tam jakieś popisy wojskowe i tak dalej, i tak dalej.
No, wszyscy mogli pójść, tylko babcia nie mogła pójść, bo przychodził na świat mój tata Adam. To był rok 906. I tam właśnie od tego momentu ja tą sagę rozpoczynam. Na końcu, a to już nie będę zdradzał. Oczywiście, bo ci z Państwa, którzy jeszcze nie otworzyli kart tej książki, to zachęcamy serdecznie do tego, żeby to zrobić. Proszę jeszcze, jeśli Pan pozwoli, powspominać postać Jury z Podgronia. Wielu ludzi jeszcze w swojej pamięci zachowuje człowieka na białym koniu, tak, otwierającego Gorolskie Święto, tak, ikonę właściwie tej, tak, imprezy, również bardzo ważnego dla rozwoju życia teatralnego na Zaolziu. Mówimy o Władysławie Niedobie, założyciela sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego. Jak pan go zapamięta? To jest postać niezwykła zupełnie. Bardzo mnie lubił, bardzo się interesował moim losem, studiami, no z tym koniem. Ja to wszystko znam z kulistro troszeczkę. No przecież nie był jeźdźcem, prawda? Nie był obeznany, prawda, z jazdą konną. Wymyślił sobie, że to musi być siwek, prawda, czyli biały koń. I trzeba było wypożyczyć takiego konia z gospodarstwa jakiegoś tam, prawda, konia, który pracował na co dzień. Mój ojciec był przerażony, bo Stryj Władek był potężnej postury, prawda. Te konie nie były przyzwyczajone do noszenia kogoś na grzbiecie. I te próby, żeby tego konia jakoś tam w sobotę przygotować, czy w piątek przed tym świętem grolskim, to był dramat, bo to albo się wywalał, albo się poślizgnął, albo nie wiadomo co się stanie. Ale w ogóle Stryj to taka śmiesznostka, ale Stryj był niezwykle utalentowanym człowiekiem. Pisał świetne felietony przecież, dowcipne, właśnie do głosu ludu w gwarze. No, był znany, poza tym no, muszę tu wspomnieć o tym, że był prawą ręką profesora Hadyny, gdy profesor kompletował zespół Śląsk. No po prostu, no, trzeba to powiedzieć, no profesor Hadyny mało, no nikt nie znał, no taki starszy, nie starszy, no szczupły, łysawy pan z Władkiem Niedobą chodzą i słuchaj, przepytują dziewuchy, każą coś śpiewać, gdzie oni te dziewuchy będą grać. O co im chodzi? O co tu chodzi w ogóle, słuchajcie, no. A Władka znali wszyscy po prostu, no bo Stryj jeszcze po wojnie zajmował się w PZKO sekcją teatrów amatorskich, ruchu amatorskiego, więc gdy powstawała Scena Polska, no to był problem, jak zbudować zespół zawodowy. To Stryj oświadczył w Warszawie, w ministerstwie, że on ma zespół, on ma tak zdolnych amatorów, że on jutro będzie miał gotowy zespół i miał. I przecież ja pamiętam pierwsze spektakle tego teatru, jeszcze byłem chłopcem, to byli genialni amatorzy, po prostu genialni. No później wiele osób zaczęło kończyć studia teatralne w Krakowie czy w Warszawie. Ale ten początek był niezwykły, bo żeby z grupy amatorów zdolnych stworzyć zawodowy, to jest to jedyny na świecie zawodowy, profesjonalny teatr polski. Bo amatorskie są w najróżniejszych miejscach świata, prawda? Natomiast to jest zawodowy teatr. No miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność wystawić 2 lata temu tam swoją sztukę, którą napisałem przed wielu laty dla Stryja właśnie, żeby on zagrał główną rolę. Mówimy o Rajskiej Jabłonce. Rajskiej Jabłonce. No i pojechaliśmy tam wtedy, pamiętam, z Karolem Suszką, który to chciał reżyserować, to było wiele lat temu. A Stryj mówi: Andrzejku, wiesz co? To są takie wielkie monologi, ja się tego nie nauczę, ja bym ci to zepsuję, to bym sobie nie darował do końca świata, wiesz co, nie dam rady. No i nie uwagaliśmy go. I dopiero 2 lata temu z okazji 65-lecia Sceny Polskiej mam wiadomość z Czeskiego Cieszyna, że chcą wystawić moją sztukę, która była drukowana w miesięczniku Dialog i olbrzymie przeżycie. Czułem, że ten Stryj Władek gdzieś tam poza widownią, może za kulisami, sobie przysiadł i przypatruje się, przysłuchuje temu widowisku, które było bardzo, moim zdaniem, świetnie zrealizowane i zostało świetnie przyjęte. No i świetna rola właśnie byłego Karola, dyrektora Teatru Cieszyńskiego, Karola Suszki. Fantastyczna rola, tak. To jest niezwykły, talentowany aktor.
jestem bardzo wdzięczny, bo rzeczywiście udźwignął to a rzecz niełatwa dla aktora. Bo monologi są o wiele trudniejszą formą niż dialog na scenie, prawda? Można się w monologu się można pogubić, prawda? Bo to jest sam człowiek to robi, mówi. I to taka było dla mnie duże przeżycie, że się znalazłem na tej scenie jako autor. No właśnie, tutaj trzeba podkreślić to, że oprócz tej działalności dziennikarskiej, spikerskiej w pańskim życiu, no dużo miejsca zajmuje teatr. I to też chyba tak, to jedna z takich miłości. Tak, to coś tam jest na rzeczy. Ja nawet mam taki epizod za sobą, króciuteńki. Byłem nawet, gdy byłem na 5. roku polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, to zdałem egzamin wstępny do Szkoły Teatralnej w Krakowie. I jednocześnie wygrałem konkurs na speakera nowo powstającej wówczas telewizji Kraków. Musiałem coś wybrać. Tu już kończyłem studia, już by mi nie przysługiwało stypendium. No już jednak lata leciały, już trzeba się było jakoś zająć sobą, prawda? No i zdecydowałem się na dziennikarstwo, ale ten teatr pozostał we mnie i potem wszedłem do tego teatru innymi drzwiami jako autor. Wystawiłem 8 sztuk, 3 w Teatrze Telewizji, no między innymi fantastyczną rolą pani Krystyny Jandy w mojej sztuce Kim Pani Jest, wiele razy powtarzanej w telewizji. Tłumaczony na niemiecki i angielski. Teraz jest czytana w Paryżu przez dwie aktorki francuskie, jest tłumaczona. Także to też taka duża satysfakcja dla mnie. No jest ten teatr we mnie jednak tam. No i w ogóle w rodzinie Niedobów. No, tych talentów jest wiele. Tak. No, zobaczymy, jak to tam będzie w następnych pokoleniach. Zobaczymy w następnych pokoleniach. My rozmawiamy dużo o tej przeszłości, wspominając wspomniany wcześniej już dom pod numerem 15 w Nawsiu. Dzisiaj już na tym miejscu tego starego domu nie ma. Nie ma go. On miał 196 lat, o ile dobrze pamiętam. No i najmłodsza ciocia moja, czyli najmłodsza córka babci Ewy z mężem, zbudowali na tym miejscu ładny taki nowoczesny, współczesny dom dla siebie, ale w wymiarach właśnie dokładnie tego starego domu, jak tam na Dolzą. Czyli jakby ten tak, plan fundamentów tak. Został zachowany. Ja teraz byłem niedawno właśnie tam na wsi, teraz często tam bywam, odwiedzam rodzinę i tak stanąłem nad Olzą i patrzyłem się i zobaczyłem, jak starzeje się rzeka. Rzeka starzeje się tak, że się kurczy, że się jej dno obniża, że ona jest coraz niżej, prawda? Kiedyś do tej rzeki od babci się szło taką wąską dróżką, a teraz jest taka dziura, taka duża przepaść, tak? Tak bardzo się obniżyło koryto Olzy. I ojciec mi przypominał, jak były powodzie, gdy był jeszcze chłopcem, to zalewało ten dom, do połowy ten dom był w wodzie w ogóle. No a teraz to już jest niemożliwe, bo ta rzeka już jest tak nisko. I zresztą to było zawsze dla mnie olbrzymie przeżycie, jak przyjeżdżaliśmy z rodzicami, jak przyjeżdżałem na Zaolzie do babci. Taka pierwsza rzecz, która mi pozostanie w pamięci, to ta babcia w tym czepeczku takim i ciepła woda w wozie. Zawsze to było dla mnie szokujące. Tutaj koło mnie płynie potoczek taki, nazywa się Łabajów. On wpływa 3 km stąd do rzeki, już do Wisły. On raczej ciepły nie jest. Ale nie, to tutaj to jest po prostu no niebo i ziemia. Tam wpadałem i od razu siedziałem w tej Olzie w ciepłej wodzie. I to była taka strasznie przyjemna historia, że taka różnica temperatury, bo tak jakby w innym świecie, a to przecież jest w linii prostej parę kilometrów tylko. Jaką jeszcze dla pana symbolikę ma właśnie ta niepokorna rzeka? Bo to Olzę nazywa pan rzeką niepokorną. Tak, niepokorną, tak jak i ludzie mieszkający nad jej brzegiem są niepokorni, bo nie opuszczali głowy, zawsze walczyli o swoje istnienie, o język, o kulturę. A przecież rzeka, no ona wypływa z Beskidach w Istebnej. Źródła Olzy są oddalone o krok od źródeł Wisły. No, Wisła spod Gańczorki. Spod Gańczorki. No Wisła potem płynie na północ, prawda, jest polską świętą, największą rzeką, a Olza sobie tam na południe leci i zmienia swoją nazwę na Olsza.
ale gdzieś tam pod Boguminem wygina się do góry, bo jest niepokorna. Wraca do nazwy Odra i wpada, Olza i wpada do Odry i też płynie do Bałtyku. Także to ma taki wydźwięk symboliczny. A poza tym, no, historia tej książki. Ja się długo zastanawiałem, jak to ugryźć, ale doszedłem do wniosku, że losy braci, tej ojca, tej rodziny niedobowskiej, zaodziańskiej, są tak fascynujące, jak fascynująca jest historia tego regionu, prawda? O czym tak w Polsce właściwie nie bardzo się wie. No, ja kiedyś, pracując w jednej z redakcji warszawskich, powiedziałem, że dla mnie II wojna światowa rozpoczęła się w Mostach 26 sierpnia, ponieważ do jedynego oddziału niemieckiego nie doszedł rozkaz kwatery głównej Hitlera o przeniesieniu ataku na Polskę na 1 września. No, nie wie się o wielu rzeczach. Nie, no, wie się o tym, mówi że... Mówi pan dokładnie o tej akcji w tunelu. Tak, o tej w tunelu, tak. Tak, kolejowym. Tak. No, potem już wspominałem o tym, prawda, powojennej zawierusze z tym zaolziem, z tym rozcięciem, podziałem na te dwie części. I dobrze się stało, że ja bardzo się cieszę, że nie ma już tych granic, nie ma tego wszystkiego, że można przejść, spotkać się, wybić piwo, prawda, w Jabłonkowie. Jeszcze pamiętam tą restaurację na dworcu na wsiu. Taka olbrzymia, wielka restauracja i pamiętam, jak tam chyba tam zaprosił nas z tatą stryj Władek i chyba tam po raz pierwszy wypiłem Coca-Colę. Byłem rozczarowany, bo myślałem, że to jest trochę z alkoholem, a to taka była słodka olia. Nie, to w ogóle nie zawiodłem się na tym, ale wiem, że to na tym dworcu w Napsiu to tam tą Coca-Colę zakazaną, kapitalistyczny przecież pomysł, no prawda, potępiany. No, ale zyskał pan jedno z wtajemniczeń w pańskim życiu. Tak, tak. Zresztą nie tylko mieszka pan pod Stożkiem, ale też pod wielkim mostem w Wiśle Głębcach, kolejowym, znaczącym bardzo też dla regionu, słynny most. Wiadukt, tak, wybudowany w latach 30. Ja pisałem kiedyś historię budowy tej linii kolejowej, bo tutaj w Wiśle Głębcach, nad moim domem tutaj, jest stacja Wisła Głębce i tu się kończy linia kolejowa z Katowic do Wisły. Czy wojna przerwała dalsze prace, czy już ewentualnie pieniądze musiały być na jakieś zbrojenia, że już nie pociągnięto tego dalej. I ja myślałem, że to będzie tunel pod Kubalonką. A tymczasem parę lat temu jeden ze znajomych pokazał plany, w jaki sposób zdobył ten szkic przyszłej tej linii kolejowej. Ona miała objechać Kubalonkę, wyjechać w Istebnej poniżej sanatorium w Kubalonce i tam mniej więcej w centrum, gdzieś na dole Istebnej miał być przystanek. No byłaby to bajkowa zupełnie linia kolejowa. Bajkowa, no ale no, nie wiem, czy kiedyś będzie to zrealizowane. Dzisiaj wszyscy samochodami jeżdżą, prawda? Chociaż pociągiem jest wygodniej, no. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za to spotkanie w głosie Brandysa. Ja mam nadzieję, że powstanie jeszcze coś spod pańskiego pióra, czy z pańskiej maszyny do pisania. No tak, bo ja przyznam, że bardzo dobrze się to czytało. Ja tłukę rzeczywiście na maszynie, piszę ręcznie, znaczy, no później przepisuję. Nie mam komputera, nie mógłbym się skupić nad klawiaturą, nad tym ekranie. To ja już mam starą metodę swoją. No ale jak co tam jeszcze wymyślę, to nie wiem. Trzymam zobaczymy. Kciuki. Dziękuję pięknie. Dziękuję wielkie państwu. Dzięki za gościnę. Zapraszam do Wisły. Do zobaczenia, pięknie. Drodzy Państwo, w kolejnym odcinku Głosu Brandysa. Przekonają się Państwo już za tydzień, w którą stronę nas zawieje. Nigdy nie zaginie.